Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Mamy drugi dzień świąt, w związku z tym temat jak znalazł. Co PiS zrobił dobrze, czyli taki pozytywny, sympatyczny vlog, mimo tego, że w komentatorze zwykle jest właśnie o złych rzeczach, o tym, że ktoś kogoś gdzieś tam i nie daj Boże gdzieś był zamach albo jakaś chryja związana z kodem czy z jakimiś politykami. Fajnie, że dzisiaj będzie pozytywnie. Od razu jednocześnie pragnę przypomnieć, ze względu na to, że teraz mamy bardzo rozchwianą taką sytuację polityczną i jedni ludzie drugich ludzi bardzo lubią nienawidzić i lubią nienawidzić tych, którzy lubią tych, których oni nienawidzą. Wiecie, o co chodzi? Że to nie jest tak, że ja jestem pisiorem i będę lizał cztery litery miłościwie nam panującemu, tylko kiedyś, kilka miesięcy temu, na wasze życzenie, nagrałem vlog pod tytułem Jak PiS robi nas w konia, gdzie na wasze życzenie zrobiłem zestawienie wszystkich tych rzeczy, które PiS robi źle, których PiS nie dotrzymuje obietnic wyborczych lub które dotrzymuje obietnice wyborcze, ale na tym wszystkim my bardzo mocno stracimy. I wtedy też pojawiła się od razu grupa ludzi: dobra Krzyśku, mówisz, że jesteś obiektywny, no to pokaż. Czyli powiedziałeś, co PiS robi źle, no to teraz dla pełności sytuacji powiedz, co PiS robi dobrze. I macie rację. Dlatego, żeby być obiektywnym, należy pokazać sprawę całą. Był vlog, co robi PiS źle, no to dzisiaj jest dla uzupełnienia vlog, co robi PiS dobrze. Jednocześnie, jeśli ktoś nie oglądał, zachęcam do przypomnienia sobie tego vlogu, jak PiS robi w konia Polaków, no bo sądzę, że będzie takie, wtedy będzie takie jak yin-yang, jedno wielkie uzupełnienie. Mam tutaj z prawej strony listę, sam ją zrobiłem, znaczy nie sam, żona mi bardzo pomogła. Dzięki temu tutaj też jest taki pierwiastek męsko-damski, strasznie serdecznie pozdrawiam cię, żonko, jeśli to oglądasz, a jeśli właśnie teraz mi się obudziłaś, bo nagrywam to w nocy, to bardzo serdecznie cię przepraszam, maleńka. Pierwsza rzecz, którą PiS robi bardzo dobrze i którą zrobił bardzo dobrze, to jest imigranci, sorry, willkommen nicht, do Niemiec z powrotilen wracariren. Czyli mówiąc krótko, pani premier Szydło troszeczkę bohatersko postawiła się Unii Europejskiej i powiedziała: żadnych imigrantów w Polsce. Nawet tych, których obiecała przyjąć była pani premier Kopacz, czyli premier z Platformy Obywatelskiej, która już wiedziała, że nie ma żadnego mandatu społecznego. Było wyraźnie widać po sondażach, że Platforma jest zinfamowana, że nikt ich nie chce, że są beznadziejni, a i tak zaciągnęła zobowiązanie na przyszłe miesiące, niejako dla następnego rządu. Było to zachowanie wyjątkowo podłe, zwłaszcza, że wbrew woli narodu, ponieważ naród nie chciał żadnych imigrantów. Gdzieś tam wychodziło w jakichś magicznych badaniach społecznych, że Polacy chcą przyjmować tych tak zwanych imigrantów. Chcemy, 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 chcemy. Nawet jakieś protesty się pojawiały na ulicę. Cóż, za zachowaniem emerytur dla esbeków na wysokim poziomie też były protesty na ulicach. Zawsze się kilkadziesiąt tysięcy ludzi da skrzyknąć, jak się ma odpowiednie, nazwijmy to, metody perswazji tych ludzi. Także sorry, winę tu. Bardzo dobrze, że pani premier Szydło się postawiła i użyła fantastycznego argumentu, że nie ma fizycznie możliwości od upewnienia się, że wśród tej grupy tych ludzi nie ma po prostu terrorystów. I super. I później wyszło, że większość krajów nie wzięło żadnego imigranta z tej grupy. Były przez to niesamowite przepychanki, straszenie nas, próba płacenia, zmuszenia nas do płacenia jakichś gigantycznych haraczy, chyba 250 tysięcy euro za jednego, słownie, jednego nieprzyjętego tak zwanego imigranta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kupa chryi z tego było, ale chyba już się skończyło. No w tej chwili chyba Angela Merkel nie będzie aż taką hipokrytką, że skoro ona sama się wycofuje z przyjmowania tych tak zwanych imigrantów, będzie próbowała ich z powrotiren do Afrykiren, nie? No to chyba nie będzie próbowała ich też nas im tutaj umieścić. Inna sprawa, że ona ma od 400 tysięcy do pół miliona ludzi, którym nie przyznała prawa azylu i nie wiadomo, gdzie oni się znaleźli. Tam się dzieje masakra. Tam się dzieje masakra. W sprawie tak zwanych imigrantów PiS robi zdecydowanie za mało. Powinien uznać Niemcy za kraj niespełna rozumu w kontekście tego, co Niemcy robią w kontekście tak zwanych imigrantów, i zabezpieczyć, żeby ci ludzie, którzy nie dostali prawa azylu, tacy jak ten Anis, który zamordował Polaka, a potem przy pomocy jego ciężarówki zamordował iluś tam Niemców na jarmarku w Berlinie, żeby tacy ludzie nie mogli z terenu Niemiec przenikać do Polski. Niemcy mają ich
co najmniej 500 000. To jest bardzo poważna rzecz, także tutaj na pewno trzeba by robić dużo, dużo więcej, ale i tak jest fajnie. I tak ważne, że zrobiono to, co zrobiono. Gdyby rządziła Platforma Obywatelska, mielibyśmy w tej chwili w Polsce wielu tak zwanych imigrantów i mielibyśmy początek tych samych problemów, które mają Francuzi i Niemcy. A tak chwała Bogu, że obchodzimy kolejne święta w spokoju, że w Polsce nic się nie dzieje i oby tak dalej. Żadnych imigrantów w Polsce. To znaczy żadnych tak zwanych imigrantów z tej puli, no bo przecież przyjeżdżają do nas imigranci z Ukrainy i nie robimy im żadnego problemu, nawet jesteśmy dla nich bardzo, bardzo mili. Kolejna rzecz, która nie jest tak ważna na liście tutaj, natomiast ona jedna z drugą bardzo pasuje, to przyjmowanie repatriantów. Słuchajcie, repatriant to jest taki specyficzny imigrant. To jest Polak, który w wyniku niesprawiedliwości historycznej, niesprawiedliwości, znalazł się poza obszarem Rzeczpospolitej. Jego albo jego rodziców, albo czasem jego dziadków, a czasem już nawet pradziadków, po prostu albo przesiedlono z terenów Rzeczpospolitej, albo w wyniku tego, że no granice nam się zmieniały, po prostu bach, nagle urodził się na terenie Rzeczpospolitej, jest Polakiem, a później nagle bach, zmieniły się granice i to już nie jest Polska. Ale to są Polacy. To są Polacy, którzy mają prawo być Polakami, cieszyć się z tego, że są Polakami i Rzeczpospolita ma się prawo o nich upomnieć. A nie, nie prawo. Obowiązek Rzeczpospolita ma się prawo. Rzeczpospolita ma obowiązek się o nich upomnieć. To są Polacy, którzy potrzebują naszej pomocy. Którzy żyją często w strasznych warunkach. Często żyją na terenie faktycznych działań wojennych. I co? I Platforma Obywatelska miała ich serdecznie w dupie. Chciała przyjmować tak zwanych uchodźców, którzy niosą za sobą zagrożenie terrorystyczne. Tak, niosą za sobą zagrożenie terrorystyczne. Jeśli jesteś lewakiem, to w tej chwili prawdopodobnie myślisz sobie, nie będę tego dupka oglądał, co on pierdzieli, nie ma związku między tak zwanymi uchodźcami i zagrożeniem terrorystycznym. No tylko, że wszyscy eksperci mówią inaczej. Tylko, że wszyscy eksperci mówią, że zagrożenie terrorystyczne wprost wynika z poziomu islamizacji danego kraju i z ilości tak zwanych dzielnic no-go, czyli dzielnic, w których faktycznie obowiązuje prawo szariatu, do których policja boi się wjeździć. No, a skąd się biorą muzułmańskie dzielnice, jeśli nie z dużej ilości muzułmanów zamieszkujących na danym terenie? No, i eksperci wprost mówią, te zamachy terrorystyczne są powiązane z islamem. Dziękuję, do widzenia. To jest nasz psi obowiązek tym ludziom pomóc. Bardzo dobrze. Niedawno przed świętami wylądowało w Polsce 150 repatriantów z Kazachstanu i to jest super. Ci ludzie, widać było, że ci ludzie, oni mówili po polsku. To nie był idealny, płynny polski, ale wiecie, ktoś jest na przykład dzieckiem albo wnukiem osoby wywiezionej z Polski, czy takiej, która się znalazła poza granicami Polski. Ta polskość była w nich niszczona. Ta Polska, kazano im się wstydzić, że są Polakami. Prześladowano ich za to, że są Polakami, a ci ludzie i tak umieją mówić po polsku. Wiecie, to jest bohaterstwo. Cześć i chwała bohaterom, naprawdę. I to, że wreszcie tym ludziom zaczęto pomagać, to jest super. Zwłaszcza, że im się mądrze pomaga. Zobaczcie, jak oni im pomagają. Oni ich tutaj zapraszają tak, że przez rok macie wigdy i opierunek na nasz koszt, ale przez rok i przez ten rok pomagamy wam, kursy wam robimy, język jeśli jest potrzebny, uczymy was jak tutaj się zachowywać, bo jednak troszeczkę Polska się kulturowo różni, żebyście wy przez ten rok byli w stanie idealnie się odnaleźć w polskich realiach. No i do roboty! I będziemy mieli więcej Polaków. Znaczy, już mamy Polaków, ale będziemy mieli więcej po prostu Polaków takich normalnych, zwykłych, pracujących. To jest z korzyścią dla Rzeczpospolitej. Bo to są prężni ludzie, przyzwyczajeni do ciężkiej pracy. Oczywiście dzieci od razu idą do szkoły. Fantastyczna rzecz. Więcej repatriantów. Naprawdę, więcej repatriantów. I proszę, panie Morawiecki, pan lubisz podnosić podatki. Powiem panu tak, na repatriantów chętnie zapłacę. Jak pan zrobisz podatek celowy i wszystko pójdzie na repatriantów, nie ma problemu. Z własnej woli, kurczę, zapłacę ten podatek. Wysoki zapłacę, obiecuję. Proszę mnie trzymać za słowo. Kolejna rzecz, Szydło. No, pani premier Szydło wygrała pierwszą debatę w Parlamencie Europejskim o Polsce.
Bardzo dobrze. Nie wiem, czy pamiętacie, ja robiłem na ten temat komendatora, jak premier Szydło po prostu zaorała lewacką Europę, zaorała europosłów z Platformy Obywatelskiej, zaorała ich sojuszników, jak de facto to, co w dumnych zapowiedziach wrogów Polski, plus śmiem powiedzieć trochę targowicy jednak, było czymś takim, co miało nas upokorzyć, miało nas zmusić do uległości wobec Unii i miało nas zmusić do przyjęcia tych nieszczęsnych tak zwanych imigrantów, no to skończyło się na jednym wielkim pochwale dla tego, co robi pani premier Szydło, co robi Polska, a to Unia Europejska została zajechana. No oczywiście w debatę ta została wygrana, potem było głosowanie i głosowanie to już zwykła arytmetyka. Niestety lewactwa jest więcej, ale dyskusja została wygrana. To, co mogło być zrobione, zostało zrobione, plus dogadanie się z Orbanem. Fantastyczna rzecz. Dzięki temu Unia Europejska nie pozwala sobie za bardzo wobec Polski, ponieważ żeby móc nam zrobić coś realnie tak bardzo, bardzo silnego, musi być jednomyślność krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Orban się nie zgodzi i Unia o tym wie. I Unia wie, że może rozpoczynać wobec nas te tak zwane atomowe procedury i gówno z tego będzie. W związku z tym nie zacznie, żeby się nie ośmieszyć. Cześć i chwała naszym przyjaciołom. W logo polskiej o przyjaźni polsko-węgierskiej już jest. Kolejna rzecz, która mi się podoba, to repolonizacja banków. Już w tej chwili kupiono trochę akcji PKO SA, a zapowiada się, że będzie również odkupywane Alior Bank i inne instytucje finansowe. To słuchajcie, bardzo, bardzo dobrze. Polscy klienci, Polacy oraz polskie firmy są traktowane przez banki jak klienci 10 kategorii. Mamy bardzo słabe i bardzo drogie usługi bankowe. Płacimy praktycznie za wszystko. Mamy bardzo niskie oprocentowanie wszelkich wkładów, rorów. Rory zwykle mają prawie w ogóle 0%. Mamy bardzo nieuczciwe umowy. Banki nas oszukują. Przy kredytach jest pełno jakichś opłat, innych tego typu rzeczy. Takich ukrytych, o których klient nie wie. Do tego jeszcze jest prosta piłka. Szykuje się bardziej duża rozpierducha na arenie międzynarodowej. Ja to zawsze ciągnie za sobą problemy finansowe. Chociażby tak zwany włoski GZIT, czyli tam Italiano ZIT, cholera wie. Jeśli Włochy rozpoczną procedurę wychodzenia z Unii Europejskiej, to się bardzo mocno odbije na włoskim systemie bankowym i w tym momencie włoskie banki by wydrenowały polskie spółki córki, czyli polskie banki, do które należą do Włochów. Bardzo dobrze, że oni zaczynają to odkupywać. Chodzi o to, żeby te banki zarabiały na czym powinny, czyli na udzielaniu kredytów na właściwe cele, a nie na tym, że wpierdzielają zwykłym ludziom opłaty już za wszystko. mBank chyba wprowadził opłatę za wypłacanie pieniędzy z bankomatów, nawet swoich. Co prawda chyba tylko jak niskie kwoty, ale i tak, wiecie, opłata za wydanie karty, miesięczna opłata za kartę, za ubezpieczenie karty, za to, za tamto, za śramto. Ostatnio widziałem jakieś ubezpieczenie płatności, jakieś masakry, kryszne rzeczy się dzieją i też nie powinno być kredytu udzielane na na puls, czyli masz puls? Spoko, damy ci kredyt. Najwyżej jak nie wpłacisz, to nie my cię będziemy martwić, tylko pójdziemy do państwa i powiemy, my jesteśmy bankiem, my nie możemy zbankrutować, ratujcie nas. Tak nie powinno być. Słuchajcie, na to zgody nie będzie. Jak polskie banki, jak te banki będą polskie, to jest wreszcie szansa, że będą się normalnie zachowywać. Przy czym ja tutaj nie uważam, że one powinny być znacjonalizowane, czyli że powinny należeć znowu do skarbu państwa. One powinny się znaleźć w polskich rękach. No niestety polskiego kapitału, który może je realnie wykupić, w tej chwili nie ma innego niż państwowy. Spoko, na razie niech będą dla państwowe, lepiej państwowe niż prywatne w obcych rękach. Kolejna rzecz to jest, jakby to ładnie powiedzieć, zaprzestanie polityki na klęczkach wobec Unii Europejskiej. To jest bardzo, bardzo ważne. Wcześniej było tak, że z jednej strony Unia chciała od nas konkretnych działań, konkretnych zaniechań, konkretnych ustępstw albo godzenia się na konkretne niefajne dla nas rzeczy, a w zamian za to dawała nam co? Dobrą atmosferę. No i nie, kurde, tak nie. Jasne, że jest dobra atmosfera, nie? Jak przychodzisz do kogoś w gości, ten ktoś cię obsługuje, ten ktoś ci daje pić za darmo, jeść za darmo, pozwala ci się wyspać w swoim łóżku, może nie daj Boże ze swoją żoną, no to fajnie, że go lubisz, nie? Fajna atmosfera jest. Tylko, że
czy to jest okej? Okay? No chyba tak nie powinno być. Także to, że przestali się podlizywać Unii Europejskiej za wszelką cenę, bardzo, bardzo dobrze. Kolejna rzecz, która mi się niesamowicie podoba, rozliczenie afery Amber Gold. Afery, która pokazuje już dwie rzeczy. Pierwsza rzecz pokazuje, że część z tych polityków, którzy byli nagrani u Sowy i przyjaciół, no niestety mieli rację, że Polska niestety w tamtym okresie istniała tylko teoretycznie, ponieważ wyraźnie afera Amber Gold pokazuje, że ci ludzie, którzy założyli Amber Gold, byli pod parasolem ochronnym polskich służb, ze szczególnym uwzględnieniem prokuratury. Wszystko... Ci ludzie się tak zachowywali, że służby powinny zareagować, bo ci ludzie powinni być zdjęci dużo, dużo wcześniej. Począwszy od tego, jakim cudem drobny, taki rzezimieszek, tak to nazwijmy, który wychodzi sobie z zakładu, nagle ma pieniądze na otworzenie tak wielkiego biznesu. Już to powinno być podejrzane, a nad nim był ewidentnie jakiś parasol ochronny. To już pokazało afera Amber Gold. Do tego pokazała, że przynajmniej część polskich prokuratorów jest to nieźle umoczona. Te takie nagłe, nie pamiętam. Oni wszyscy normalnie cholera amnezję mają. Na miejscu Ziobry ich wszystkich bym w tej chwili wypierdzielił z roboty po prostu na pstryk. No bo jak oni mają taką amnezję, to jak oni mają postępowania prowadzić? Przecież oni co? Akta przeczytają, a potem w sądzie będzie... No przeczytałem te akta, ale nie pamiętam, Wysoki Sądzie, bo ja to taką amnezję mam. To po cholerę komu taki prokurator, który wiecznie amnezję ma, nie? Przecież to jest totalnie bez sensu. No i niestety to wszystko bardzo mocno prowadzi do takiej konkluzji, że należałoby się zastanowić, dlaczego nad nimi był taki parasol ochronny. I tutaj niestety są bardzo mocne skojarzenia z nazwiskiem Tusk. Z jednej strony jest nazwisko Tusk, syn Tusk, który pracował sobie w OLP Express, linii lotniczej należącej do Amber Gold, a z drugiej strony był szef państwa, Donald Tusk. I niestety tutaj to wszystko tak bardzo ładnie się łączy. Bardzo fajnie, że to rozgrzebują, dlatego żeby pokazać, że nie ma świętych krów. Dlatego żeby pokazać, że jeżeli jesteś przestępcą, to za to odpowiesz, a nie, że układ sobie rządził, ludzie trzymający władzę i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że Donald Tusk coś źle zrobił. Ja nie mówię, że syn Donalda Tuska coś zrobili. Tylko mówię, że kurczę, to tak to wygląda, nie? Niestety wygląda to paskudnie. Powinni to wyjaśnić. I ludzie, którzy byli winni działań lub zaniechań, powinni ponieść konsekwencje. Począwszy od wywalenia z roboty, a skończywszy na to, że może teraz koledzy powinni ich przesłuchać. Czyli mówię tyle, że trzeba by znaleźć powód tej amnezji prokuratorów. Bardzo mocny. I to jeden z ministrów bardzo mocno, fajnie podkreślił, że... jakby to ładnie powiedzieć, że no nie wierzy, że Donald Tusk w to nie wiedział. Ale nieważne. I to jest jeszcze w tym wszystkim bardzo istotne. Jak teraz doprowadzą do tego, żeby odpowiedzieli ci, którzy wtedy coś źle robili, wszystko jedno kto to był, to jest szansa, że ci, którzy przyjdą po PiS-ie, tak samo rozliczą PiS. W związku z tym jest szansa, że będzie wreszcie uczciwie w tym kraju. Kolejna rzecz, która została zrobiona dobrze, to przekopanie Mierzei Wiślanej. Na razie co prawda jest jedynie zrobiony przetarg na wykonanie projektu przekopu Mierzei Wiślanej, ale no jest szansa, że oni go zrobią. Dobrze, że to wreszcie ruszyli. Dzięki Mierzeja Wiślana. Generalnie chodzi o to, że jest, co mamy, bardzo duże, fajne porty, do których de facto nie możemy wpływać, bo jedyny przekop jest po stronie rosyjskiej, a Rosjanie raz nam pozwalają, raz nam nie pozwalają. Bardzo fajne, dobre, ekonomiczne posunięcie. Co prawda ruskie się o to strasznie wkurzają, ale trudno. Wkurzają się dlatego, bo stracą bardzo dużo na tym, ale my zyskamy. Kolejna rzecz, przywrócenie godności polskim bohaterom. To też jest bardzo ważne. Ważne jest to Inka i Zagończyk, tak? Żołnierze Wyklęci, Łączka. Po prostu to bardzo mocno działa pro-duma narodowa. Sprawia, że my Polacy znowu możemy być dumni z tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy i oczywiście nie tylko dlatego możemy być dumni i bez tego też moglibyśmy być dumni, prawda? Ale to jest jeden z wielu elementów. Słuchajcie, jeżeli ktoś oddał życie za ojczyznę, to nie powinien być nazywany gnojem, nie powinien być nazywany bandytą z lasu i tak dalej. Powinien być nazywany bohaterem, bo to mu się należy. I tyle. Kolejna rzecz, 500+. 500+ bardzo dobrze PiS-owi wyszło. Znaczy inaczej.
powiem to inaczej, bo chcę być precyzyjny. Ja bym inaczej osiągał te same cele, co osiąga PiS przy pomocy 500+, i ja uważam, że lepiej bym wydał te pieniądze, ponieważ uważam, że no, polityka to jest stymulacja dzietności, tak? Ma się więcej dzieci rodzić. I żeby było śmieszniej, rodzi się więcej dzieci. Nawet TVN ostatnio przyznał w programie, że właśnie rodzi się więcej dzieci i to prawdopodobnie jest zasługa 500+. Tam oczywiście było takiego trochę takiego niefajnego hejtu, że o, Polacy cebulaki rodzą dzieciaka dla 500 zł. No kurczę, no tak było, tak? Ja już to pomijam, tak? Pomijam takie rzeczy, no ale nas Polaków powinno być więcej. W tym sensie, że my się kurczymy jako naród. I zobaczcie, co się dzieje. Narody Europy Zachodniej się kurczyły jako naród, no to musiały sobie wziąć imigrantów, żeby mieć dodatni przyrost naturalny. Mam kontynuować? Czy ruszycie się dupy i pójdziecie do sypialni? No. O co chodzi? Teraz tak, jasne, że ja bym wydał te dzieci na lepszą służbę, te pieniądze na lepszą i naprawdę bezpłatną służbę zdrowia, na powszechnie dostępne przedszkole, na powszechnie dostępne żłobki, na różne inne działania. Jasne, że tak. Ale fajnie, że ktoś wreszcie zaczął to robić, nie? Do tej pory były pieniądze na wszystko. Na emerytów, na rencistów, na rolników, na takich, śrakich, owakich. Były pieniądze nawet na Uniwersytet Trzeciego Wieku, czyli na to, żeby starsze osoby mogły się uczyć tylko dlatego, że mają ochotę się uczyć. I później 70-latek uczył się języka angielskiego, gdzie wiadomo było, że on nigdy tego nie wykorzystał w praktyce, tylko miał taką potrzebę, żeby się uczyć, a jednocześnie nie było pieniędzy na dzieci, które są przyszłością narodu, nie? Więc fajnie, że wreszcie są pieniądze na te dzieci i niestety, słuchajcie, możecie mówić, co chcecie, zawsze jak się robi bezpłatne rozdawnictwo, zawsze część się zmarnuje. Taka jest prawda. Część pieniędzy z programu 500+ się zmarnuje. Taka jest prawda. Są negatywne skutki 500+. To jest prawda. Niemniej jednak, niestety w Polsce ubóstwo bardzo mocno powiązane jest z wielodzietnością. Dzieci kosztują masakrycznie dużo pieniędzy. Masakrycznie. Często więcej, takie większe bogactwo odczuwalne jest w rodzinie z jednym dzieckiem, gdzie on jest mechanikiem samochodowym, ona kasjerką, niż w rodzinie, gdzie ona jest architektem, on jest wziętym adwokatem i mają 7 dzieci. Bo dzieci kosztują gigantyczne pieniądze. Nie tylko dlatego, że trzeba wydać na jedzenie, na ubrania, na pomoce szkolne i tak dalej, ale również dlatego, że te żłobki drogie, przedszkola drogie. Ktoś sobie wymyślił, nie wiem dlaczego, że tylko 7 godzin jest bezpłatnych w żłobku, w przedszkolu chyba też, gdzie wiadomo, że powinno być 9, 10, no bo przecież 8 godzin pracujesz zwykle dłużej, plus jeszcze dojazdy, nieważne. Ale ważne, że wreszcie coś zrobiono. Krok w dobrą stronę, że wreszcie coś zrobiono. Może można to teraz modyfikować, prawda? Może można zmienić, ale grunt, że to ci ludzie to dostali. I wiecie, jak wam powiem, że oglądam telewizję i widzę pozytywne aspekty. Wiecie, kiedy widziałem pierwszy raz taki bardzo poważnie pozytywny aspekt pierwszej 500+? W sierpniu. Jak nie było tych nieszczęsnych pożyczek chwilówek na podręczniki szkolne. Gdzie nie było tego wreszcie, pożycz 500 do 1000 zł, kup dzieciakowi piórnik i podręczniki. Tego nie było. A wiecie dlaczego tego nie było? Bo wreszcie tych ludzi, których nie było stać i którzy tym lichwiarzom dawali się oszukiwać, znaczy nie oszukiwać, oskubywać, to jest lepsze słowo, oskubywać, wreszcie nie musieli. Bo mieli pieniądze z 500+ i nie musiało być tak, że pożyczą 1000 zł, oddadzą 2500. Po nie tak długim czasie. To te pożyczki, tak zwane chwilówki, są na lichwiarskich zasadach. Tam procent jest mały, tylko że jest masa pozaodsetkowych kosztów. Tego nie było. Teraz przed świętami też widziałem tylko jedną czy dwie reklamy tak zwanych chwilówek na święta. To znaczy, że nie trzeba. I to też jest bardzo ważne. To też jest ważne, naprawdę. Także super, super, super. Naprawdę super. Oczywiście to jest strasznym kosztem. Podobno właśnie coś tam wyszło, że Polska jest straszliwie zadłużona, że 70 miliardów czy coś. Może trzeba by gdzie indziej pociąć wydatki socjalne, ale uważam, że właśnie jeśli wydatki socjalne, to na dzieci. I powinno być tak, najwięcej na dzieci, dużo najwięcej na dzieci, a następnie trzeba się zastanowić, czy na biednych, czy na osoby starsze, ale na pewno na pierwszym miejscu dzieci.
dzieci, bo to jest przyszłość narodów. Kolejne bardzo dobre posunięcie, likwidacja gimnazjów. Możecie odnosić inne wrażenie, oglądając materiały typu tam protesty nauczycieli na ulicach przeciwko likwidacji gimnazjów, jak tak można, jak upadną gimnazja, to wszyscy zginiemy. Ci sami ludzie to może nie, ale sporo tych samych ludzi z prezesem na czele protestowali przeciwko wprowadzeniu gimnazjów i o dziwo mieli bardzo podobne argumenty, czyli będą zwolnienia, bo tak naprawdę o to tu chodzi, że będą zwolnienia, będzie od groma zwolnień. Między innymi jak zlikwidują gimnazja, wiecie kto najbardziej na tym straci? Ileś dyrektorów gimnazjów i dwa razy więcej wicedyrektorów tych gimnazjów, do tego jeszcze sekretarki i cała reszta. Tu się kupa ludzi poleci na zbity pysk. A nauczyciele polecą słabi, bo dobry nauczyciel i tak sobie robotę znajdzie, bo liczba godzin lekcyjnych zostanie taka sama, tylko że z gimnazjum będzie się musiał przenieść albo do podstawówki, albo do ogólniaka, bo po prostu część tych godzin, z tych trzech lat gimnazjalnych, jeden rok dostanie ogólniak, dwa lata dostanie podstawówka i tyle, nic więcej się tu nie zmieni. Także tyle. Natomiast gimnazja, ja o tym robiłem wiele vlogów, gimnazja to nie był dobry pomysł. I teraz tak, my tak strasznie kochamy system amerykański. W systemie amerykańskim nie ma gimnazjów. W systemie amerykańskim jest kindergarten, mówiłem to we vlogu o satanistach. Jak to wygląda, ale tam nie ma gimnazjum. Tam jest co najwyżej junior high school i junior high school. Ale to junior high school to nie jest to samo co gimnazjum. To jest po prostu młodsze dzieci z ichniego high schoola, czy odpowiedniego naszego liceum. To jest zupełnie nie to samo. Kolejna rzecz. Pozbawienie przywilejów emerytalnych, tak zwanych SB-ków. Bardzo ważna rzecz, zwłaszcza, że to zostało przykryte przez chryje pod Sejmem oraz protest dziennikarzy. Te przepisy zostały poprawione i już podobno nie jest tak, że ludzie, którzy mieli tylko kilka miesięcy tam kontaktów ze służbami czy współpracą z PRL-em, a później wiernie służyli Rzeczpospolitej, że obrywają. Czy teraz SB-cy obrywają? Poza wdowami Kiszczaka i po Kiszczaku i Jaruzelskim, bo oni się zabezpieczyli. No tyle. Generalnie słuchajcie, nie może być tak, że oprawca cieszy się owocami swoich przestępstw w imię prawa, a opozycjonista często ma 600 zł, czy 800 zł emerytury, czy renty i przymiera głodem. To jest bardzo ważne dla sprawiedliwości społecznej, dla poczucia sprawiedliwości, że nie można być gnidą, bo oczywiście tak jest, że jak jesteś gnidą, to często przez kilka lat masz dobrze, nawet przez całe życie masz dobrze, ale przynajmniej przed śmiercią to padnie cię sprawiedliwość. To jest tak jak z tym pedofilem, który miał 100 parę lat i pójdzie siedzieć za przestępstwa, które teraz mu udowodniono, że w latach 70. i 80. molestował dzieciaki. Późno, ale sprawiedliwość się udało, tak? Co jest dalej? Profesjonalne zachowanie wobec Trumpa. Świetne, naprawdę świetne. W czasie, gdy wszyscy inni go gnoili, Polska miała profesjonalny stosunek, czyli taki, jak powinien być. Nie wtrącamy się w suwerenne wybory w innym suwerennym kraju. Po prostu nie, do jasnej cholery nie. Jest efekt. Do Polski przyjechał przecież pan Giuliani, kto jest prawa ręka Trumpa. To jest taki człowiek od załatwiania deali. On formalnie jest nikim, w związku z tym po to się takich ludzi ma, że jak on coś spierdzieli, to się od ciebie odcina. Nie, pan, on jest nikim. No. To jest po prostu mój kumpel Giuliani. No, gadaliście z Julkiem, no to teraz od Julka wymagajcie. I właśnie dlatego tacy ludzie przyjeżdżają deale załatwiać. I on gdzie przyjechał najpierw? Do Polski. Jeszcze Trump nie został prezydentem, a Giuliani już przyjechał do Polski. Z kim gadał? Z Kaczyńskim. Jestem pewny, że załatwili dla Polski bardzo dobre deale. Bo o Kaczyńskim można wiele powiedzieć, wiele złego, ale to jest polski patriota i chce dobrze dla Polski. I to już jest starszy człowiek i on, jemu nie chodzi o nachapanie się. Kolejna rzecz, którą PiS dobrze zrobił, to wzięcie się za reprywatyzację w Warszawie. Nie wiem, jakim cudem oni się dogadali z Gazetą Wyborczą, bo cała ta fala reprywatyzacyjna wyszła z Gazety Wyborczej. Natomiast PiS to potem bardzo ładnie pociągnął i świetnie, że wreszcie ktoś to zrobił, bo ta reprywatyzacja to po prostu była
kulą u nogi całej Warszawy. Ja znam wielu wspaniałych ludzi, którzy byli tej reprywatyzacji przeciwni i szlag ich trafiał, jak na przykład jakiś człowiek nieuprawniony dostawał w wyniku błędnej decyzji przed pół boiska. I to wiecie, i to byli polscy patrioci z różnych stron sceny politycznej. Kurczę, nawet lewica taka hardkorowa typu SLD. Bardzo poważni, porządni polscy patrioci, wszystkich dookoła trafiał szlak, bo nagle ratusz siadła sobie taka hydra, taka trochę mackami, taka prawniczo-urzędnicza, cholera wie jaka. I to było wykorzystywanie prawa do pozbawiania nas wszystkich majątku, bo tam było strasznie dużo nieprawidłowości. Przede wszystkim jak można, ktoś stracił na przykład zagruzowany plac. Bo po działaniach Niemców coś było zagruzowanym placem. No to zagruzowany plac ma taką wartość jak zagruzowany plac. Potem nagle buduje się tam wielką kamienicę i człowiek przychodzi, dobra, to ja miałem zagruzowany plac, oddajcie mi wielką kamienicę? No jak tak można? A już lepszy numer. Ktoś przychodzi i mówi, wiesz co, ja to znam typa, który miał ten zagruzowany plac. On tutaj mi na kawałku papieru powiedział, że za 50 zł, napisał, że kupiłem od niego roszczenia do tego zagruzowanego placu, $50 mu zapłaciłem. Oddajcie mi kamienicę wartą kilka miliardów, proszę. A już szczyt wszystkiego, to były akcje typu, że przed wojną była firma, która się jakoś tam nazywała, i teraz sobie założyli firmę o tej samej nazwie i nie mając z tamtą firmą nic wspólnego, dostali zwrot majątku. Tylko wiecie, takie zwrot majątku. To nie był ich majątek. W związku z tym to nie jest zwrot, tylko to jest wyłudzenie. To jest po pierwsze. A po drugie, tu się bardzo mocno zapomina o tak zwanych lokatorach. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ ja mam prawicowe poglądy. Takie, powiedziałbym, wolnościowo-prawicowe. To jest dość skomplikowane. Także ja nie jestem za tym, żeby prawa lokatorów były za wysokie względem prawa właściciela lokalu. Bo ktoś sobie kupił, ktoś sobie zarobił, ktoś sobie zbudował i nagle ten, kto mieszka, ma mieć większe prawa. Nie. Tyle tylko, że to są lokatorzy tylko z nazwy. Bo ci ludzie, zanim nie została przekazana własność takim dziwnym, nieznanym ludziom, to ci ludzie, którzy tam mieszkali, mieli prawo czuć się jak właściciele. Bo im mówiono, że to jest ich. Oni to remontowali, oni to wykańczali, oni podnosili tego standard, oni to bardzo często wykupywali na własność. I nagle później się okazuje, wiecie co? Przez 30 lat mówiliśmy wam, że to jest wasze. Przez 30 lat pogłosiliście nakłady, czyli płaciliście za to, żeby to się nie rozwaliło, płaciliście, żeby podnieść standard, tam przecież często kibli nie było, więc robili łazienki, wstawiali windy, inne rzeczy. Dobra. To teraz wiecie co? Jednak to nie jest wasze. Macie 2 tygodnie na spakowanie się, bo teraz to jest pana adwokata Bzyk Majewskiego. No nie. Tak do jasnej cholery nie wolno i bardzo dobrze, że PiS się za to wziął. I tyle moi kochani. Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wesołych końcówki świąt Bożego Narodzenia. A dla rozluźnienia dzisiaj o 21:00 będzie plociuszek Sekrety Nauczycieli i rzeczy, których żaden nauczyciel wam nie powie. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa!